Jesteśmy w Sien. Jadę właśnie do Armii Terrakotową. Szybka wsiadka do busa 306. Jedziemy już bezpośrednio pod samą Terrakotę Armii. Jesteśmy! A ja bym chciał jedną sztukę. Jedno takie. Dwa za jedną? Nie. Jeden mogę dać. To jedno. Jedno. Okay. No mam nadzieję, że to będzie zajebiste bardzo, bo wydałem na to cały swój dwudniowy budżet. No ale cóż, dobra, takie rzeczy to się ogląda raz w życiu i nigdy więcej, więc miejmy nadzieję, że będzie to warte tego. Śmiechu. Terrakota Army. Emperor Kuishiguan's Mausoleum Site Museum. A więc tak, generalnie cała ta... to miejsce zostało stworzone... Nie, no dobra, nie opowiem wam tutaj nic, nie, bo nie mogę po prostu. Nienawidzę być popychanym, rozpychanym, dotykanym. Tak jak oni to robią, to jest po prostu... jedna wielka masakra, nie? Nie wiem jak to wygląda tam tutaj na kamerze. Ale zwiedzanie z Chińczykami jest najgorszą rzeczą, najgorszą, nie ma gorszej, tragicznie po prostu, nie wiem czy oni zdają się, nie wiem. Zwiedzanie przez Chińczyków, tak to wygląda. Jest drugie, po prostu jedno wielkie. Tak. Że moja mina mówi wszystko na temat moich wrażeń, na temat Terrakota Army. Nie ma, nie było tamtego dnia, ani tamtej wydarzenia, Terrakota Army. Nie będę na ten temat więcej rozmawiał, zapomnijmy o tym. Dzisiaj za to lecimy na Mont Chauhan, pochodzi troszeczkę po górkach. Górki wyglądają szalenie, więc zapowiada się bardzo ciekawie. Dojechaliśmy do miejscowości pod górą Huanshan. Nie wiem, czy cokolwiek widać. Generalnie idę tam. 10 metrów w pionie na minutę.
ten wielki kamień tutaj nazywa się Ugryzienie Węża i legenda głosi, że jest on tutaj od początku świata. Nawet całkiem ładnie tutaj. Check, check, living right. I know say aye aye, it's from the rebel farm, yeah. I know say one love, one aim, one destiny. Hiya, I them say more. And every passy them a shout out more. And the dance floor and them a ball out more. And the dance floor and them a wanting more, more, more. More. To wszystko. Every massive them a shout out more. Kawałek wody. Równowaga, panie i panowie, równowaga. Chyba będę musiał wyszedzać. To co miałem zrobić, jak to jest 30 cm szerokości. Udało się. Na dole? Tak się idzie do góry. Chińczycy są tacy malutcy. Mają takie krótkie nóżki, że im się cała stopa tutaj mieści. Na tym stopiu. Tylko oni komfortowo mogą wchodzić do góry. No i to są widoki, a nie jakieś tam terefery. No, a więc po godzinie i 30 minutach jestem tu, gdzie pani powiedziała, że będę po 8. Piękna sprawa. Polecam. Nie jakieś muzea. Nic. Takie rzeczy polecam. No ale wycieczki jeszcze nie jest koniec. Wniosłem tych wszystkich chińskich zabytków jest to, że Chiny to kraj, w którym mieszka 1,5 miliarda ludzi. I siłą rzeczy, no tutaj jakby ktoś chciał się pomodlić troszeczkę. Szacunku troszeczkę. Dobra, ktoś się chciał modlić, to nie się już modlił. O jest. Nie wiem, gdzie jestem, ale po pierwsze tu są sople, tu jest ich trochę więcej, a tu jest bardzo dużo śniegu. Tak się robi. Bardzo przyjemny. Muszę zjeść teraz regeneracyjną zupkę chińską. Wobec tego albo zejdę, albo nie wiem jak to będzie. Ten dron tu ryja chyba na mnie w dupę jechał. Spadałem na dziewczynę. Tak jest cały czas, no ja oni nie potrafią. Oni nie potrafią nie drzeć ryja chociaż przez chwilę. To jest moje miejsce na zupę dzisiejszego dnia. W dupę ich mam, że mi nie pozwalałem tutaj wchodzić. Taka zasada, że im wyżej wchodziłem, tym ceny rosły. Taka zupka, chociaż ta to jest jakaś tutaj wypasiona, nie? To nie jakieś kurwa bydle. Zaczynały się ceny na dole oddychy, później było 15, a ja musiałem zapłacić 19. No ale jestem na szczycie prawie, więc mam nadzieję, że z niego nie spadnę. Zatrważająco w szybkim tempie. Tak to wygląda tutaj. Zjem sobie obiad. Dobra, muszę wypracować wszystko. Realnie mam do was pytanie. Ludzi, którzy chodzą w okularach. Bo ja generalnie nigdy tego nie robiłem. Jak byłem młodszy, to miałem to w dupie. Później zacząłem nosić soczewki. I trochę to trwało, zanim pierwsze okulary zdobyłem, czyli te, które mam teraz.
No i moje jest pytanie, jak wychodzicie w tych okularach, jak pada deszcz? To jest dla mnie zagwozdka, którą chciałbym bardzo znać odpowiedź, ale niestety nie potrafię. Wycieracie je za każdym razem? Czy jak? Bo to jest strasznie męczące. Bez okularów to ślepota przecież straszna dla niektórych, między innymi mnie. Jak? Powiedzcie w komentarzach, może to was uruchami trochę do komentarzy. Komentujcie trochę więcej. Fajnie, wiecie, czy się to czyta. Przede tutaj zrobić coś ekstremalnego. Z tego co był to film, z którym tu przyjechałem, to właśnie miała być ta Skyladder. Co się okazało, to właśnie teraz byłem już na tym Skyladder. Z chwilą to przejście po tych schodkach stromych to właśnie było prawdopodobnie to. Nie wiem, muszę iść znaleźć jakąś mapę i się upewnić, czy na pewno było to. Bo jeżeli to faktycznie było to, no to trochę wstyd, a nie extreme. No ale dobra, skoro tak mówię. Bardzo przyjemny dzień na to, żeby tutaj być. Każę po raz ostatni. To słońce na pierwsza, to nie widać co tam się dzieje. Ale jest generalnie pięknie. Dobra, bo doszedłem do kamienia. Całą drogę już ten kamień chodził mi dziwnie po głowie. Znaczy sam kamień może nie, ale ten tekst o tym, że jest to kamień, który leży tutaj od początku ludzkości. To jest on. No i zastanawiam mnie, co to może znaczyć? No bo jeżeli coś leży tutaj od początku świata, to co? Ktoś budując ten świat go tutaj położył? Czy to faktycznie ten wielki wybuch tak strzelił, że ten kamień tutaj przeleciał i wylądował w tym miejscu? No już to może to jest mit, że on tutaj leży, czy tam, no może być mit, że on leży tutaj od początku świata. No ale może to być też prawda. Co wy na ten temat myślicie? Nuja, jeżeli jeszcze nie widziałeś mnie na YouTubie, to to pytanie kieruję do ciebie właśnie. Bo to ty, myślę, mogłybyś mi jako przyszły, czy tam już aktualny, czy już nie przyszły, ale bardzo ceniony przeze mnie filozof, mógłbyś mi bardzo dobrze odpowiedzieć na to pytanie. Więc czekam na twoją odpowiedź. Jednak da radę to zrobić szybciej. Było zajebiście. Jakby ktoś kiedyś chciał przyjechać do Chin, to Mont Shuan, czy jakoś tak, bardzo wam polecam. Psy nie są do jedzenia jednak, co się okazuje, a góry w Chinach są zdecydowanie lepsze niż ich zabytki. Polecam, to jest tam, a ja jestem już tu.